Cześć moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj ponownie mobilnie, ponieważ testujemy Samsunga Galaxy Tab 5e. Zapraszam Was do oglądania. Zapakowany w takiej koszulce ochronnej. To nie jest folia, to jest taki materiał jakiś, który chroni nasze urządzenie przed tym, żeby się nic z nim nie stało. Dobra, na razie dajemy go na bok i zobaczymy, co mamy w opakowaniu. Oczywiście ładowareczka, tutaj mamy jakiś zestaw pewnie instrukcji i przewody. Już rozpakowuję, patrzymy, co tam się znajduje. Jest adapter. Wszystkie szczegóły techniczne za chwilę. Na razie zobaczymy, co mamy tu w opakowaniu. Urządzenie do otwarcia naszego tutaj slotu na karty pamięci. W środku mamy, coś tu jeszcze jest w środku, bo coś tutaj trześci, szeleści. O, przejścióweczka, zobaczcie, z USB typu C na jacka. Bardzo fajna rzecz. Tutaj mamy instrukcję obsługi i więcej w tym opakowaniu się nic nie znajduje. No i idąc dalej, oczywiście przewód USB typu C. Tak on wygląda. I zobaczmy, może pod spodem coś jeszcze? Nie, nic więcej tutaj nie ma. Dobra, czas na nasze urządzenie, czyli gwiazdę filmu Galaxy Taba. I zobaczmy, czy musimy to rozrywać. Nie, nie musimy. Możemy to, tutaj jest to jakby klejone, zaklejone czymś. O, tak jak koperta. Mam nadzieję, że nie na ślinę. Dobra i uwaga, moi drodzy, pierwsi widzicie, tak prezentuje się Tab 5e. O, taka ładna tafla szkła. Dobra, to co, teraz nie pozostaje nam nic innego, jak uruchomić urządzenie, przejść wstępną konfigurację, no i zobaczyć, jak wypada w naszych testach. Model Galaxy Tab 5e wygląda naprawdę bardzo ciekawie. Na początek pokrótce omówię wygląd i tak zaczynając od frontu, na samej górze po środku została umieszczona kamera do prowadzenia wideorozmów, a zaraz obok niej znajduje się czujnik światła. Na brzegach urządzenia, zaczynając od lewej strony, znajdziemy port do wpięcia dedykowanej klawiatury Samsunga, natomiast po prawej mamy przyciski do regulacji głośności oraz włącznik, który jest jednocześnie czytnikiem linii papilarnych. Kawałek dalej znajduje się mikrofon oraz tacka na kartę microSD. Tablet posiada 4 głośniki, 2 znajdują się od spodu urządzenia oraz 2 na górze. Pomiędzy tymi dolnymi głośnikami znajdziemy port USB typu C do ładowania naszego urządzenia, a na górze z kolei mamy kolejny mikrofon. Urządzenie zostało pozbawione portu mini jack 3,5 mm, co nie oznacza wcale, że nie możemy podpiąć słuchawek. W tym celu należy wykorzystać przejściówkę USB typu C na mini jack, którą producent dodaje do opakowania. Na tyle znajduje się lekko wystający aparat, który robi całkiem przyzwoite zdjęcia. Obudowa wykonana jest z aluminium, a całe urządzenie bardzo dobrze leży w dłoniach. Dzięki swojej lekkiej wadze, około 400 g, nie jest on uciążliwy podczas dłuższego użytkowania. To na tyle, jeżeli chodzi o elementy wizualne. Teraz przejdziemy do parametrów technicznych oraz funkcjonalności. Od razu po uruchomieniu możemy zauważyć wąskie ramki i świetną jakość wyświetlacza Super AMOLED. Mamy tutaj rozdzielczość 2560x1600, co daje zagęszczenie w ilości 288 pikseli na cal. Wyświetlacz, jak to Super AMOLED od Samsunga, jest po prostu świetny. Bardzo dobre odwzorowanie kolorów oraz świetne kąty widzenia w połączeniu z 4 głośnikami robią naprawdę dobre wrażenie. Co do systemu audio, to warto wspomnieć, że mamy tutaj technologię Dolby Atmos, natomiast głośniki sygnowane są logo AKG. Wydajność samego urządzenia również jest na bardzo dobrym poziomie. Procesor Snapdragon 670, taktowany zegarem maksymalnie o częstotliwości 2000 MHz oraz 4 GB pamięci RAM sprostają nawet najbardziej wymagającym użytkownikom. Zainstalowana pamięć na dane to 64 GB, którą możemy rozszerzyć kartą microSD o maksymalnej pojemności do 512 GB. Bateria o pojemności 7040 mAh pozwala na około 11 godzin pracy, a od 0 do 100% naładujemy ją w 2 godziny 30 minut. Jak wspomniałem wcześniej, mamy tutaj dwa aparaty. Przedni o rozdzielczości 8 megapikseli, natomiast z tyłu lekko wystający o rozdzielczości 13 megapikseli. Mimo że aparaty są tylko miłym dodatkiem w tabletach, to te robią naprawdę bardzo przyzwoite zdjęcia.
Dodatkowo jesteśmy w stanie nagrać wideo w rozdzielczości 4K i 30 fpsów. Teraz trochę na temat użytkowania i muszę powiedzieć, że jak dotąd nie sprawiał on żadnych problemów. Przeglądanie internetu, oglądanie filmów na YouTube czy Netflix oraz słuchanie muzyki to prawdziwa przyjemność. W grach również nie zabrakło mocy i tak pograłem trochę w Call of Duty Mobile, Asphalt 9 czy Bladebound oraz trochę innych tytułów i było całkiem fajnie. Płynność rozgrywki została zachowana nawet na wysokich ustawieniach graficznych. Łączność to kolejno Wi-Fi w standardach ABG na C oraz Bluetooth w wersji 5.0. Moja wersja jest bez modemu LTE, ale za dopłatą 250 zł możemy mieć wersję z modemem. Teraz czas na to, co mnie najbardziej urzekło, czyli Samsung DeX. Możemy go uruchomić bez względu na to, czy mamy podłączoną klawiaturę. Wystarczy kliknąć na górze przycisk Samsung DeX, aby przejść do trybu okienkowego. Jeżeli natomiast sparujemy klawiaturę Bluetooth, tablet zmienia się w mini laptop, którego ze spokojem możemy używać do pracy biurowej. Mnóstwo dostępnych aplikacji, takich jak zdalny pulpit czy TeamViewer, sprawia, że możemy go wykorzystać nawet do pracy zdalnej i bezproblemowo połączyć się chociażby ze swoim komputerem w biurze. Jedyne czego mi brakuje to ładowanie bezprzewodowe, ale to oczywiście idzie przeboleć. Po zakończonej pracy wystarczy zamknąć nakładkę, aby wrócić do funkcji tabletu. Kolejna ciekawostka to taka, że mamy tutaj tryb ochrony baterii, a po jego włączeniu, po naładowaniu urządzenia do 85%, zostanie ono przerwane, a wskaźnik naładowania będzie wskazywał 100%. Warto również wspomnieć o czytniku linii papilarnych, który został zintegrowany z przyciskiem włączania i działa bezproblemowo. Również funkcja rozpoznawania twarzy, dzięki której odblokujemy urządzenie nawet w niezbyt dobrych warunkach oświetleniowych, ale spokojnie działa ona naprawdę sprawnie i nie ma tutaj mowy o odblokowaniu tabletu zdjęciem. Ostatnia rzecz, o której chciałem wspomnieć, to funkcja współdzielenia telefonu, dzięki której jeżeli posiadamy telefon Samsunga, możemy przekierować połączenia czy SMS-y na tablet, nawet jeżeli nie posiada on modemu GSM. No i to na tyle, jeżeli chodzi o funkcjonalności i specyfikacje. Na sam koniec chciałem Wam pokazać kilka zdjęć zrobionych tabletem oraz małą próbkę wideo. No i nadszedł, moi drodzy, czas na krótkie podsumowanie prezentowanego dzisiaj Galaxy Tab 5e. No jeżeli chodzi o urządzenie, sprawuje się bardzo dobrze. No taki duży minus, jak widzicie, to oczywiście po każdym dotknięciu praktycznie muszę czyścić to szkiełko, szybkę, wyświetlacz, ponieważ strasznie się palcuje, te palce są praktycznie wszędzie, po nawet najmniejszym gdzieś tam dotknięciu. Jeżeli chodzi o specyfikacje, tak jak mówiłem wcześniej, Snapdragon 670, 4 GB pamięci operacyjnej, w zupełności na ten moment i na przyszłość ze spokojem wystarczy. Nie wiem, co musiałbym odpalić, uruchomić, żeby po prostu brakło mi tutaj mocy, grałem w różnego rodzaju gry, zmieniałem ustawienia graficzne, urządzenie się nie zacinało, nie zawieszało, ba, nawet dobrej jakości zdjęcia, chociaż osobiście nie uważam, żeby tablet służył nam do robienia zdjęć, to jest taki miły dodatek, aczkolwiek tutaj mamy naprawdę bardzo dobre aparaty i te zdjęcia wychodzą też bardzo fajnie. Jeżeli chodzi o minusy, takie też są, no tutaj taki największy to ten mikrofon, w zasadzie dwa mikrofony mamy tutaj. Testowałem na różnych komunikatorach głosowych i zawsze moi rozmówcy mówili, że kiepsko mnie słychać, gdzie ty jesteś, słychać jakbyś był w studni, coś przerywa. Wykluczyłem tutaj internet, stałem przy routerze, transfer był na poziomie 200 megabitów download i upload, również pingi na poziomie 2 milisekund, więc wykluczyłem tutaj internet, wykluczyłem po prostu klienta głosowego, użyłem kilku różnych i na każdym było to samo, więc zdecydowanie te mikrofony nie nadają się do dłuższej rozmowy, aczkolwiek do takiej chwilowej rozmowy przez telefon 5-10 minut na Skype'ie jak najbardziej wszystko tutaj gra i ze spokojem możemy się porozumieć. No i co więcej chcieliśmy do takiego urządzenia, 1900 zł, tyle on na ten moment kosztuje bez modemu LTE, wersja LTE 2150 zł. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy film. Jak Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Pamiętajcie napisać w komentarzu, co sądzicie na temat tego tabletu, może używacie. Jeżeli tak, dajcie tutaj znać, jakie są Wasze opinie. A my widzimy się już w kolejnym odcinku i pamiętajcie również zasubskrybować ten kanał. Trzymajcie się, do zobaczenia.